wszystkim ponownie. Jesteśmy właśnie na hali Izerskiej. Byliśmy też na stogu Izerskim, a teraz niech sobie wszyscy podziwią na szlak. Tam, teraz ci pokazuję obraz, żeśmy wyjechali dzisiaj przed 10 rano. Pewnie już wajżabami. Ta piękna mała chatka. Nie wiem oczywiście, czy będę w stanie w tym momencie z tej odległości pokazać kolor dachu. Blacha chyba ocynkowana, brązowa. Domek ma tradycję 252 lat, czyli no trochę. Tutaj ludziska macie naturalną strefę chroniną pięknych torfów i torfowisk. Po prostu szczena opada na ich rodzaj. Zresztą patrzcie sami, co będę dalej gadał, pierdolił. Powiem jedno. Góry Izerskie są naprawdę piękne, momentami nawet biją cały odłam karkonoszy, począwszy od Jakuszyc, kończywszy na Przełęczy Okraj. Czyli jest to potężny obszar gór. My w tym momencie zmierzamy na schronisko Orlik. No i po trochu będziemy też zmierzali do etapu docelowego, czyli Przełęcz Jakuszycka plus Polana. Tam pewnie jakiś obiadek dobry. No i potem oczywiście czekamy na naszego pana, który nas odtransportuje busem aż do Karpacza, no bo dojść do Karpacza, bo tam to byśmy sobie chyba wydeptali drogę do samego piekła wraz z niebem. Naprawdę podziwiajcie ludziska i przyjedźcie kiedyś, jak tylko będziecie mieli ochotę lub okazję, bo naprawdę warto. Tak po prostu człowiek czuje, że żyje. Nic nie mówię, żeby było te ptaszki, zwierzątka słychać, które pięknie śpiewają. Owy szlak, który dzisiaj robimy, ma 24,5 km. I powiem tak, wolę przejść ten nawet niewielki dystans, bo to nie są wielkie dystanse po górach. Że taka glista ludzka, mówiąc kolokwialnie, tkwić dupą w piasku, pierdzieć w fotel i pić co 15 minut kolejnego drinka pod parasolką. Że podziwiam taką warstwę ludzi, którzy w ten sposób spędzają wakacje. Czyż tu nie jest pięknie? O. Jesteśmy dokładnie na tym pięknym obszarze. Mam prośbę, wyjmij okulary, bo mnie razi w oczy. Górna kieszeń.
jak będziemy pod Piakuszycką, czy będzie tak nas pierdolało. Ale pomyśl sobie, jakie to jest zwieńczenie losu. Jesteśmy w tym momencie 30 parę kilometrów od Karpacza. No może nie jest piękne, ale jest uroczo. No też chmury wiszą. Popadało odrobinę mrzawki. Bez ciężkich opadów deszczu. A tam na południe pewnie leje jak cholera. Gdy się tu jechało, bus nas kosztował w obie strony, bo oczywiście jeszcze będziemy też mieli drogę powrotną, 320 zł. Pan bardzo ugodowy, dynamicznie jeździ, szybko się idzie dogadać, nie zdziera z klienta, co jest bardzo ważne. Wiadomo, swoje zarobić chce i musi, jak każdy z nas, ale nie jest zdziercą. Ja sobie plę momentami w brodę, że jest zbyt drogo i że nie było warto. Po przejściu tego pół metka szlaku twierdzam jedno, jest zajebiście warto i podczas powrotu sylwestrowego na pewno ten szlak się zrobi. Może trochę inną drogą, ale na pewno się go zrobi. Po prostu szczena opada. I co chwilę są tutaj punkty czerpania wody. Oczywiście wody zdatnej do picia. Spielberg we własnej osobie. O, żeby było wiadomo, gdzie się jest. No, wejdziemy na górę i powoli będziemy kończyć filmowanie. Jak ktoś mi kiedyś powie, że nie warto przejechać tych 400 km z hakiem, żeby zobaczyć takie miejsca, to tak pierdolę śmiechem, że będę chyba nawet kurwa żygał gównem przez własny nos. Taki widoku warto się urodzić, warto żyć. Dobra, tymczasem rozłączam się, żeby się potem włączyć ponownie.